Sprawdziliśmy, który prezes wałbrzyskiej spółki miejskiej zarabia największe pieniądze. Prezes miejskiego zarządu budynków zarabia 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Do tego dochodzi wynagrodzenie uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, nie przekraczające 17% wynagrodzenia stałego. Wiceprezes specjalnej strefy ekonomicznej Investpark zarabia 18 900 zł netto. Prezes zarządu zarabia 21 800 zł netto miesięcznie. Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zarobił w 2020 roku prawie 190 000 zł. W Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta podano nam sumę wynagrodzeń dyrektora i jego zastępcy. Łącznie wynosi ona 25 940 zł. Wynagrodzenia pracowników są zależne od kwalifikacji i stanowiska. Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 4,5 tysiąca złotych, dodatek funkcyjny 2200 zł i dodatek specjalny 2680 zł. Przysługuje mu również dodatek za wieloletnią pracę. Czekamy na informację dotyczącą zarobków prezes Zamku Książ.